Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przebiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w przyszłym świecie. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Gromadzi nas wspólna wiara w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, którego Ojciec zesłał nam dla naszego zbawienia. To jest główny motyw naszej obecności tutaj w Kościele. Jezus Chrystus jest tym, który nas gromadzi, jednoczy. To przez Niego zanosimy do Boga Ojca wszystkie nasze modlitwy. Gdy wsłuchać się w te modlitwy, które są modlitwami mszalnymi, Jezus Chrystus jest tym centrum, przez które przechodzą nasze myśli i modlitwy do Boga Ojca w Duchu Świętym. Ale ta msza święta i Jezus Chrystus, który jest jej centrum, jest związana także z, jak słyszeliśmy we wprowadzeniu do tej mszy świętej, jest związana z jubileuszem stulecia powstania diecezji łódzkiej. Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś na początku tego jubileuszu wydał list do wszystkich tworzących ten Kościół, który zatytułował Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa. W tym liście przypomniał nam, że tak naprawdę życie każdego z nas, choć jest umiejscowione w określonym kontekście historycznym, kulturowym, jest zawsze początkiem. W jubileuszu chcemy, tak jak zawsze pomował go Kościół, pisał arcybiskup, nie tylko chcemy wspominać to, co stało się w przeszłości. Nie jest jedynie historycznym wspomnieniem dawnych wydarzeń, ale jubileusz zawsze jest przeżywaniem roku łaski, jest przeżywaniem tego, co Bóg tutaj i teraz do nas mówi, jak działa. Stąd
to, co chcemy w czasie roku jubileuszowego przeżywać, to oczywiście pamiętając o całej przeszłości, przede wszystkim otwierać się na działanie Boga w nas. A skoro w tej mszy świętej gromadzimy się jako środowisko akademickie, jako nauczyciele akademicy, jako absolwenci, jako studenci, to chcemy właśnie w tym środowisku otwierać się na działanie Boga. Słyszeliśmy przed mszą świętą wykład, wspomnienie księdza kanonika Pawła Lisowskiego, wieloletniego duszpasterza akademickiego, diecezjalnego duszpasterza akademickiego, który posługiwał przez wiele lat w duszpasterstwie pod nazwą Piątka, o którym przypomnieliśmy sobie, że tak naprawdę było kryptonimem w czasach komunistycznych. Kryptonimem, który miał jakoś ukryć właśnie spotkania o charakterze duszpasterskim, wtedy niemile widzianym przez władzę. Obecnie proboszcza parafii pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego w Łodzi. Bardzo dziękujemy księże Pawle za to wspomnienie, za te bardzo kolorowe obrazy z przeszłości. W Tobie też, obecnym tutaj pośród nas, chcemy dziękować Bogu za ludzi w tym duszpasterstwie akademickim. W wielu duszpasterstwach akademickich, bo duszpasterstwo akademickie Piątka to jedno z wielu duszpasterstw, które działało i działa w Łodzi. W Tobie, w Twojej osobie chcemy tutaj dziękować wszystkim duszpasterzom, także wszystkim studentom, którzy tworzyli i nadal tworzą to środowisko, włącznie z duszpasterzami teraz posługującymi dla studentów, dla pracowników nauki. Ale oczywiście, tak jak słyszeliśmy w liście księdza arcybiskupa na rok jubileuszowy, chcemy się otwierać na działanie Boga w nas, tutaj i teraz. I to Słowo Boże, które do nas dzisiaj jest kierowane, jest właśnie tym Słowem Boga i łaską, która nas dotyka dzisiaj. To bardzo ciekawe słowo, które przed chwilą wysłuchaliśmy, bo słowo, które koncentruje się na mądrości. Mądrości. Mądrości, o której słyszeliśmy już w pierwszym czytaniu właśnie z Księgi Mądrości, z Księgi Starotestamentowej. Mądrości, która przewyższa wszystkie możliwe ludzkie skarby. Tymi skarbami są, jak wymienił autor Księgi Mądrości, berła i trony, czyli władza i ludzka potęga. Tymi ludzkimi bogactwami są drogie kamienie, złoto i srebro, czyli po prostu bogactwo doczesne, pieniądz, wpływy. Ta mądrość jest także ponad zdrowie i piękno, które również wymienił autor Księgi Mądrości. Ale ta mądrość jest również większa i ważniejsza niż światło, o którym słyszeliśmy w tym pierwszym czytaniu. Światło, którego blask nie ustaje. Światło, które może skupiać w sobie wszystkie ludzkie zdolności, umiejętności, potęgę umysłu. Światło, które pozwala nam postrzegać świat, rozumieć świat, w pewnym sensie także panować nad światem, który został nam dany. Mądrość, o której pisze autor Księgi Mądrości, mądrość Boża, jest tą, która przewyższa te wszystkie ludzkie skarby. I berła, i trony, i drogie kamienie, złoto i srebro, zdrowie i piękno, i światło ludzkiego umysłu. Mądrość, o
którą dopomina się, ale także którą odnajduje na modlitwie autor Księgi Natchnionej, Księgi Mądrości. Ta mądrość pojawia się także w rozmowie pewnego człowieka, jak pisze to święty Marek, autor dzisiejszej Ewangelii, w rozmowie z Jezusem. To ciekawe, że ten fragment Ewangelii spotkania pewnego człowieka z Jezusem, właśnie w takich okolicznościach, jakie dzisiaj słyszymy, dwóch innych ewangelistów synoptycznych, Mateusz i Łukasz, tego człowieka nazywają młodzieńcem. Ale akurat święty Marek mówi o nim, że jest to pewien człowiek. I stąd, o ile słuchacze Ewangelii Mateusza czy Łukasza mogą myśleć tylko o młodych ludziach, o tyle my dzisiaj możemy pewnie wpisać się w tego pewnego człowieka. Każdy z nas może się wpisać w sytuację tego pewnego człowieka, który również, podobnie jak w pierwszym czytaniu, przychodzi do Boga, przychodzi do Jezusa, do Mistrza z pytaniem o mądrość. Mądrość, która ma go doprowadzić do życia wiecznego. Bo te wszystkie skarby ludzkie, o których słyszeliśmy wcześniej, i potęgi, i władze, i złoto, i pieniądze, i zdrowie, i piękno, i nawet światło ludzkiego umysłu, mogą pomagać nam iść do Boga, mogą odnajdywać tego Boga, mogą pomagać nam w zdobywaniu tej mądrości naszej doczesnej, ludzkiej, ale aby osiągnąć życie wieczne, aby osiągnąć mądrość, która przekracza barierę czasu, a nawet śmierci, to ucho igielne z dzisiejszej Ewangelii jest jakby wzmianką o tym. Mądrość, która ma przekroczyć także barierę naszej śmierci, to mądrość, która pochodzi od Boga. Te skarby ludzkie przez pewnego autora są przyrównane do tych wszystkich mocy ludzkich, które sprawiają, że człowiek czasami myśli sobie, że sam może się za włosy podnieść do nieba. Ale mądrość pochodząca od Boga przewyższa wszelkie ludzkie skarby i mądrości. I ta mądrość Boża, dzisiaj nam przypomniana, leży w Bożej woli, w Bożym prawie. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. To nie wszystkie przykazania Boże, ale to przykazania Boże, które są dla nas mądrością, która ma nas prowadzić do życia wiecznego. Ta mądrość Boża za chwilę w dialogu Jezusa z tym pewnym człowiekiem jednak idzie dalej, a właściwie głębiej. Nie tylko w przestrzeganie tych przekazań, formalne przestrzeganie, które może się zdarzyć, że będzie obecne w naszym życiu. Wszystkiego tego przestrzegałem, odpowiada pewien człowiek. Jezus idzie dalej i mówi: tylko jednego ci brakuje w tym wszystkim, żebyś poszedł za mną, ale tak w całości, na całość. Iść za Jezusem na całość. To już jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne dlatego, że może się okazać, że Jezus w pewnej chwili, w pewnej sytuacji, w pewnych okolicznościach, na pewnym etapie naszego życia może będzie chciał, abyśmy oderwali się od tych skarbów ludzkich, o których słyszeliśmy. Od potęgi i władzy, od bogactwa, złota i srebra. Może będzie chciał,
abyśmy oderwali się od zdrowia i piękna, do których przywiązujemy ogromną wagę. A być może będzie chciał, abyśmy oderwali się także od tej naszej ludzkiej mądrości, a może nie tyle oderwali się, co właśnie wszystko to, i władzę, i potęgę, pieniądze, bogactwo, zdrowie i piękno, i nawet potęgę ludzkiego umysłu podporządkowali Jezusowi. Pójdź za mną, chodź za mną. To już jest niebezpieczne. To może oznaczać taką relację z Jezusem, która wszystkie inne relacje ustawia w podporządkowaniu do Niego, do Jezusa. W zamian, jak słyszeliśmy, Jezus obiecuje stokroć więcej. Stokroć więcej domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól. Stokroć więcej, jeśli podporządkujemy nasze życie Jezusowi, jeśli pójdziemy za Jezusem, oddając Mu wszystko to, co mamy. Pytanie, na ile jesteśmy gotowi do takiej relacji z Jezusem? Na ile gotowi jesteśmy pójść za Nim na całość?